Witam serdecznie, tu dr Bartek Kulczyński. Dziś przybliżę Państwu, czym jest choroba Hashimoto. Opowiem, czym choroba ta może się objawiać, w jaki sposób ją diagnozować i co jeść oraz czego unikać, aby sobie pomóc. A postanowiłem opowiedzieć o Hashimoto, ponieważ wokół tej choroby powstało wiele mitów, przede wszystkim w kontekście zasad żywienia i czuję się w obowiązku, żeby się z nimi rozprawić. Tym bardziej, że widzę spore zdezorientowanie wśród osób cierpiących na wspomnianą chorobę. Zapraszam do oglądania. Zacznę najpierw od tego, czym jest choroba Hashimoto. Otóż jest to autoimmunologiczne zapalenie tarczycy, czyli jest to schorzenie polegające na tym, że układ odpornościowy nie działa poprawnie, traktuje tarczycę jako intruza i stara się ją zwalczyć. Robi to w prosty sposób. Produkuje specjalne białka nazywane limfocytami T i przeciwciałami, które próbują zniszczyć tarczycę i niestety bardzo często się to udaje. Dodatkowo w ustroju powstają cząsteczki prozapalne, tak jak interleukina 2, interleukina 6, czynnik martwicy nowotworu alfa czy interferon gamma, które tworzą środowisko zapalne sprzyjające uszkodzeniom wspomnianego gruczołu. Szacuje się, że na chorobę Hashimoto cierpi od 10 do nawet 30% populacji na całym świecie. Nie do końca wiadomo, skąd bierze się ta choroba. Jednak największy udział w jej powstawaniu mają prawdopodobnie pewne czynniki genetyczne. Co ciekawe, wspomniana nadreaktywność układu odpornościowego może mieć miejsce na skutek infekcji bakteryjnych i wirusowych, działania toksyn, a nawet z powodu nadmiernych ilości jodu. Do pewnych czynników ryzyka choroby Hashimoto zaliczamy też niedobór selenu, stosowanie litu czy też przyjmowanie wybranych leków, np. amiodaronu, który wykorzystuje się w zaburzeniach pracy serca. Jednak są to tylko pojedyncze czynniki, które mogą, ale nie muszą sprzyjać rozwojowi tej choroby. Tak naprawdę patogeneza Hashimoto jest skomplikowanym i, tak jak powiedziałem, niezbyt poznanym procesem. To, co ustalono jako pewnik, to to, że choroba ta o wiele częściej występuje u kobiet. Szacuje się, że na chorobę Hashimoto około 10-krotnie bardziej narażone są kobiety niż mężczyźni. Zwykle choroba ta ujawnia się u osób w wieku pomiędzy 45 a 65 rokiem życia. Niestety choroba ta nie jest w pełni wyleczalna, to znaczy nie możemy jej w pełni zatrzymać i usunąć przyczyny. Możemy jednak spowolnić jej przebieg i rozprawić się z wieloma objawami, które są dla niej charakterystyczne. I teraz przejdę do omówienia objawów, które towarzyszą osobom cierpiącym na Hashimoto. Niestety jest to choroba podstępna, która bardzo często rozwija się bez prezentowania jakichkolwiek objawów i dolegliwości, a gdy już wystąpią pierwsze symptomy, to często je bagatelizujemy, ponieważ są mało specyficzne i można je przypisać różnym chorobom. Ogólnie z tymi objawami jest tak, że im bardziej jest uszkodzona tarczyca, czyli im bardziej pogłębiona jest niedoczynność tego gruczołu, tym są one bardziej widoczne i dotkliwe. Tutaj dodam, że rozwój Hashimoto najczęściej przypada na wiek pomiędzy 45 a 65 rokiem życia. Oznacza to, że w przypadku kobiet bardzo często pojawienie się objawów Hashimoto nakłada się z okresem okołomenopauzalnym i często jest tak, że występujące w tym czasie objawy przypisuje się właśnie menopauzie, a nie chorobie Hashimoto, co niestety usypia naszą czujność. Osoby z chorobą Hashimoto najczęściej skarżą się na przewlekłe osłabienie i zmęczenie, które nie są powiązane z wykonywaną pracą lub aktywnością fizyczną. Dodatkowo u osób tych zwykle obserwuje się wzrost masy ciała, pomimo niejednokrotnie obniżonego apetytu. Wynika to z tego, że przy chorobie Hashimoto i związaną z tym niedoczynnością tarczycy następuje spowolnienie naszego metabolizmu. Skutkiem tego jest również to, że osoby z tym schorzeniem często zgłaszają ciągłe uczucie zimna, w tym szybkie marznięcie stóp i dłoni. Osoby z Hashimoto zmagają się też z problemami natury kosmetycznej. Mam tu na myśli m.in. zwiększoną suchość i szorstkość skóry, a także nasilone wypadanie włosów. Dodatkowo paznokcie stają się bardziej kruche i łamliwe. Zmianom tym nieraz towarzyszą też pojawiające się obrzęki na twarzy, dłoniach i stopach. W przebiegu choroby Hashimoto może wystąpić też o wiele więcej dolegliwości. Mam tu na myśli głównie problemy z zaparciami, zaburzenia miesiączkowania w połączeniu z obfitym krwawieniem, zaburzenia emocjonalne, w tym objawy depresyjne, a także problemy ze snem, co sprawia, że wiele osób z Hashimoto zmaga się z ciągłą sennością. Dane literaturowe pokazują, że u osób z Hashimoto mogą pojawić się też drętwienie i mrowienie kończyn, a także skurcze mięśni. Ponadto pacjenci z Hashimoto niejednokrotnie zgłaszają zaburzenia pamięci i koncentracji. Dla zachowania rzetelności materiału dopowiem, że na samym początku choroby może dojść do powiększenia tarczycy, czyli pojawienia się wola. Wynika to z tego, że w pierwszej fazie Hashimoto na skutek uszkodzenia tarczycy następuje uwalnianie dużych ilości hormonów.
Nadmiar tych hormonów może dawać też objawy charakterystyczne dla łagodnej nadczynności tarczycy. Jednak podkreślam, że jest to tylko pewien etap przejściowy i przez pozostały czas mamy do czynienia z objawami niedoczynności, o których przed chwilą wspominałem. Gdy wspomniane przed chwilą objawy zaczynają nas niepokoić lub gdy po prostu z jakiegoś powodu chcemy sprawdzić, czy nie mamy do czynienia z chorobą Hashimoto, to należy wykonać konkretne badania diagnostyczne. I krótko powiem, jakie badania wykonać. Otóż jak powiedziałem na wstępie, choroba Hashimoto charakteryzuje się tym, że powstają przeciwciała, które uszkadzają tarczycę. I jednym z najbardziej wiarygodnych badań jest sprawdzenie poziomu tych przeciwciał. Mówimy tu o przeciwciałach skierowanych przeciwko tyreoperoksydazie, w skrócie anty-TPO, i przeciwciałach przeciwko tyreoglobulinie, w skrócie anty-TG. Jeśli ich poziom jest podwyższony, to z dużym prawdopodobieństwem mamy do czynienia z chorobą Hashimoto. Jest to podstawowe kryterium diagnostyczne. Dodatkowo, ze względu na to, że w przebiegu tej choroby dochodzi do uszkodzenia tarczycy i zaburzenia jej pracy, to wydziela ona mniejsze ilości hormonów tarczycowych, takich jak tyroksyna w skrócie T4 i trójjodotyronina w skrócie T3. Zatem obniżony poziom tych hormonów często towarzyszy chorobie Hashimoto. Jednak nasz organizm jest tak skonstruowany, że jeśli zabraknie jakiegoś hormonu, to próbuje to naprawić. I w tym konkretnym przypadku jest tak, że przysadka mózgowa, czyli inny gruczoł zlokalizowany w naszym ustroju, wydziela jeszcze inny hormon nazywany tyreotropiną w skrócie TSH. W efekcie mamy jego podwyższony poziom we krwi. Jego zadaniem jest pobudzenie tarczycy do produkcji wspomnianych niedoborowych hormonów T3 i T4. Niestety jest to działanie bezskuteczne. Jako że choroba Hashimoto wiąże się z uszkodzeniem struktury tarczycy, to dobrym narzędziem diagnostycznym jest badanie ultrasonograficzne, czyli USG. W przypadku tej choroby mówi się wówczas, że tarczyca jest hipoechogenna z cechami zwłóknienia. Choć we wczesnym stadium choroby, gdy nie dojdzie jeszcze do znacznego uszkodzenia tarczycy, wtedy obraz USG może być prawidłowy. Podsumowując tą część, aby zdiagnozować chorobę Hashimoto, konieczne jest oznaczenie poziomu przeciwciał anty-TPO i anty-TG. Dodatkowo pomocne może być wykonanie USG tarczycy. Zwykle te badania są zlecane wtedy, gdy we wcześniejszych badaniach wyjdzie nam, że mamy wysoki poziom TSH przy jednocześnie niskim lub prawidłowym stężeniu FT4, czyli wolnej tyroksyny. Teraz kilka słów o leczeniu choroby Hashimoto. Otóż jak wspomniałem na wstępie, choroby tej nie możemy zupełnie wyleczyć. Nie stosuje się powszechnie leków immunosupresyjnych, czyli hamujących aktywność naszego układu odpornościowego, gdyż mówiąc w skrócie, więcej jest z nich szkody niż pożytku. Hashimoto prędzej lub później prowadzi do niedoczynności tarczycy, czyli stanu, w którym zaburzona jest gospodarka hormonalna. Mówiąc bardziej przejrzyście, gdy tarczyca jest niewydolna, wówczas brakuje nam hormonów tarczycy i podstawą leczenia jest uzupełnienie tych niedoborów poprzez podawanie pacjentom lewotyroksyny, czyli właśnie takiego hormonu. Oczywiście dawki leku są dostosowane do stopnia uszkodzenia tarczycy, współwystępowania innych chorób, a nawet do naszej masy ciała. I w tym miejscu dodam jedną praktyczną ciekawostkę, na którą warto zwrócić uwagę. Otóż jako, że dawka leku jest dostosowywana do naszej masy ciała, to zarówno wzrost masy, jak i jej spadek mogą wymagać korekcji podawanej dawki. Gdy mowa o lewotyroksynie, to od razu wspomnę, że istnieje wiele różnych czynników, które mogą zaburzać jej wchłanianie. Mowa tu m.in. o środkach obniżających poziom cholesterolu, niektórych niesteroidowych lekach przeciwzapalnych, czy też fenytoinie, czyli leku przeciwpadaczkowym, i karbamazepinie, czyli leku przeciwdrgawkowym i psychotropowym. Dodatkowo do zaburzonego wchłaniania może dojść na skutek stosowania niektórych suplementów diety, w tym na przykład w wyniku podawania preparatów z wapniem lub żelazem. Stąd bardzo ważne jest, aby zachować odpowiedni odstęp czasowy pomiędzy przyjmowaniem tych wszystkich środków. Zwykle powinno to być około 4 godzin. Zanim przejdę dalej, więcej podobnej wiedzy przekazuję w moim porannym dzienniku zdrowia, dlatego chciałbym teraz krótko zaprosić Państwa, aby się na niego zapisać. Dziennik, czyli darmowy biuletyn mailowy, piszę i wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano, więc jest to sposób, aby rozpocząć dzień od ciekawej wiedzy o metodach na lepsze zdrowie. Każdy dziennik piszę prosto i krótko, aby był szybką i lekką lekturą do porannej kawy lub herbaty. Aby się zapisać na dziennik, wejdź na www.drbartek.pl/dziennik. Pole na zapis znajduje się pod zieloną strzałką. Serdecznie zapraszam, a teraz wracam do tematu. Ważnym elementem pozwalającym w pewnym stopniu unormować pracę tarczycy jest odpowiednie odżywianie.
Jak wiadomo, wiele składników pokarmowych ma wpływ na produkcję, wydzielanie, transport i działanie hormonów tarczycy, stąd poprzez zadbanie o prawidłowy sposób żywienia możemy wspomóc funkcjonowanie tarczycy, jak również spowolnić rozwijający się destrukcyjny stan zapalny. Bardzo ważne podkreślenie jest również to, że stosowanie odpowiedniej diety może zminimalizować ryzyko rozwoju innych zaburzeń metabolicznych, które bardzo często towarzyszą chorobie Hashimoto. Gdy mówimy o Hashimoto, to najwięcej kontrowersji wywołuje właśnie to, w jaki sposób osoby dotknięte tą chorobą powinny się odżywiać. W tym obszarze narosło naprawdę bardzo wiele różnych mitów. Pokrótce się do nich odniosę. Wielokrotnie spotkałem się ze stwierdzeniem, że osoby z Hashimoto powinny stosować dietę bezglutenową i że dzięki niej następuje poprawa stanu zdrowia. Jest to jednak błędne przekonanie, ponieważ gluten sam w sobie jako białko nie ma związku z wpływem na przebieg choroby Hashimoto. Jest jednak jedno ale. Otóż u osób z Hashimoto częściej niż u pozostałych osób obserwuje się celiakię i jeżeli zostanie zdiagnozowana celiakia, to wówczas wręcz konieczne jest stosowanie diety bezglutenowej. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku produktów mlecznych zawierających laktozę. Bardzo często można przeczytać lub usłyszeć, że jeśli masz Hashimoto, to należy sięgnąć po dietę bezlaktozową. I tutaj znów, laktoza nie ma żadnego związku z samym przebiegiem choroby. Niemniej, rzeczywiście jest tak, że nietolerancja laktozy często dotyka osoby z Hashimoto. Czyli jeśli masz nietolerancję laktozy i źle się czujesz po produktach mlecznych, to racjonalne jest, aby ograniczyć lub wyeliminować te produkty ze swojego jadłospisu. Tym bardziej, że nietolerancja laktozy zmniejsza biodostępność lewotyroksyny, czyli leku stosowanego w Hashimoto. Jednak jeżeli nie odczuwasz żadnych dolegliwości, mowa tu przede wszystkim o problemach żołądkowo-jelitowych, to nie ma sensu bez powodu rezygnować z tych produktów. W celu stwierdzenia lub wykluczenia nietolerancji laktozy najlepiej wykonać stosowne badanie, czyli na przykład wodorowy test oddechowy. Kolejna kwestia dotyczy warzyw krzyżowych, czyli kapustowatych. Mam tu na myśli nie tylko kapustę, ale również na przykład jarmuż, brokuły i kalafior. Produkty te zawierają tzw. goitrogeny, czyli składniki, które co do zasady utrudniają pracę tarczycy poprzez zaburzenie wchłaniania jodu przez tarczycę i w ten sposób upośledzają powstawanie hormonów tarczycowych. I bardzo często mówi się, że osoby z Hashimoto powinny zrezygnować z tych produktów. Jednak i tu należy podejść do tego zdroworozsądkowo. Zgadzam się, że w przypadku Hashimoto nie powinniśmy sięgać po te produkty w formie surowej. Jednak obróbka termiczna, czyli gotowanie, pieczenie i smażenie, powoduje znaczne obniżenie poziomu tych związków. Stąd na przykład gotowane brokuły nie stanowią zagrożenia. Oczywiście należy zachować umiar, ale nie ma konieczności wykluczania gotowanych warzyw kapustowatych z diety. Jeśli chodzi jeszcze o warzywa, to ja swoim pacjentom z Hashimoto odradzam sięganie po soję i produkty sojowe. W przypadku pacjentów z Hashimoto, którzy zmagają się ze zbyt wysoką masą ciała, a jest to zjawiskiem dosyć częstym, zwykle zaleca się stosowanie diety o obniżonej kaloryczności. Uregulowanie masy ciała przekłada się często na poprawę wielu objawów i złagodzenie przebiegu innych dolegliwości towarzyszących Hashimoto. Jednak w tym miejscu podkreślam, że nie ma tu mowy o głodówkach. Zbyt duże restrykcje kaloryczne powodują zmniejszenie produkcji hormonów tarczycy, która i tak w przebiegu Hashimoto jest już niewielka. Stąd stosowanie diet o zbyt niskiej kaloryczności tylko pogłębia zaburzenia związane z Hashimoto. Wiele rozbieżnych informacji dotyczy też stosowania jodu. Jak wiadomo, jod to składnik potrzebny do produkcji hormonów tarczycy. Jego niedobór skutkuje obniżeniem ich poziomu. Jednak mało kto zwraca uwagę na to, że również nadmiar jodu jest niebezpieczny. Duże ilości jodu hamują powstawanie hormonów i co więcej, mogą one zapoczątkowywać lub nasilać procesy zapalne w samej tarczycy. Badacze wskazują, że nadmiar jodu, do którego łatwo jest doprowadzić poprzez suplementację, może prawdopodobnie uaktywniać chorobę Hashimoto u osób, które są genetycznie predysponowane do tej choroby. Innym składnikiem, który często przewija się w kontekście Hashimoto, jest selen. Jest to pierwiastek, który wpływa korzystnie na funkcjonowanie tarczycy. Nie bez powodu to właśnie tarczyca magazynuje jego największe ilości. Istnieje wiele doniesień, które dowodzą, że niedobór selenu może sprzyjać zarówno inicjacji, jak i progresji Hashimoto. Oczywiście dotyczy to osób, które są genetycznie predysponowane. Literatura naukowa dostarcza nam dowodów, że suplementacja selenem może zmniejszyć poziom szkodliwych przeciwciał, jak również wiąże się ona z poprawą nastroju wśród osób cierpiących na Hashimoto. Źródłem selenu są przede wszystkim dobrej jakości orzechy brazylijskie, ryby, w tym łosoś, śledź, pstrąg, a także owoce morza, podroby i jaja.
W temacie żywienia warto wspomnieć też o tym, że u osób z Hashimoto mamy częściej niż zwykle do czynienia z anemią z niedoboru żelaza. Ma to tym większe znaczenie, ponieważ brak żelaza zaburza produkcję hormonów tarczycy i nasila niedoczynność omawianego gruczołu. Dlatego osobom z Hashimoto proponuję wykonać badania w kierunku anemii. Tu dopowiem, że o anemii nagrałem osobny film, w którym znajdą Państwo informacje, jakie konkretnie badania należy wykonać, aby ją zdiagnozować. Jeśli zostanie u nas stwierdzona anemia, to oczywiście determinuje to, jakie produkty powinny znaleźć się w naszej diecie i dodatkowo należy rozważyć przyjmowanie preparatów z żelazem. Wymieniając objawy towarzyszące chorobie Hashimoto, powiedziałem, że jednym z nich są zaparcia. Wydaje się, że jest to naprawdę dość szeroki problem w tej grupie osób, dlatego warto zadbać o odpowiednią podaż błonnika pokarmowego, który ureguluje pracę jelit. Jego źródłem są przede wszystkim pestki, nasiona, orzechy, pełnoziarniste produkty zbożowe i surowe warzywa. Tak naprawdę nie ma jednej uniwersalnej diety w Hashimoto. Do każdego przypadku należy podejść indywidualnie, co chociażby potwierdza to, o czym przed chwilą powiedziałem. Jednak z pewnością wiele osób osiągnie korzyści dzięki dostarczaniu składników o działaniu przeciwzapalnym. Mam tu na myśli przede wszystkim witaminę D. Pełni ona kluczową rolę w łagodzeniu stanów zapalnych, a także wyciszaniu nadreaktywności układu odpornościowego. Co więcej, u pacjentów z Hashimoto częściej obserwuje się niedobory tego składnika niż w populacji ogólnej. Cenne będą też kwasy tłuszczowe omega-3 w postaci tłustych ryb morskich, oleju z wątroby dorsza, a także oleju lnianego. Wśród innych olejów roślinnych cenne mogą okazać się też olej z czarnuszki, olej z wiesiołka czy też oliwa. Z pewnością korzystne będzie też ograniczenie spożywania produktów wysoko przetworzonych, w tym produktów na bazie mąki pszennej i produktów będących źródłem cukru. Mam nadzieję, że tym filmem udało mi się nakreślić Państwu, czym tak naprawdę jest choroba Hashimoto, z czym się ona wiąże, jak ją rozpoznać, a także na co zwrócić uwagę, gdy nas już dotknie. Jeśli są Państwo zainteresowani, abym przygotował podobne opracowania dla innych jednostek chorobowych, to będę wdzięczny za wskazanie w komentarzu, od których chorób zacząć. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za Twoją uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.